W Zwoli Poduchownej w powiecie garwolińskim swoje miejsce na ziemi wraz z rodziną stworzyła Agnieszka Wilkoszewska. Funkcjonuje tu gospodarstwo, agroturystyka, a przy niej serowarnia. W przypadku Agnieszki pasja stała się sposobem na biznes. Pracę urzędnika zamieniła na produkcję serów, na które, jak się okazało, jest ogromne zapotrzebowanie na rynku. Z Warszawy prosto na wieś. Jaka jest Wasza historia w tym miejscu? No, w to miejsce trafiliśmy około 10 lat temu. Kupiliśmy ziemię, zaczęliśmy się zastanawiać, co moglibyśmy tutaj robić. Pierwszy nasz wybór to był agroturystyka, pensjonat dla gości. Potem stopniowo rozbudowaliśmy wszystko, założyliśmy serowarnię, kupiliśmy też zwierzęta, żeby zrobić zagrodę jako atrakcję dla gości. No i tak cały czas przez te lata coraz bardziej tutaj się osadzamy i rozwijamy. Coraz bardziej się osadzaliście i też coraz dalej Warszawę za sobą zostawialiście, aż w końcu ją porzuciliście. Tak, to prawda. Przez długi czas jeszcze jedną nogą mieszkaliśmy w Warszawie. Tutaj przyjeżdżaliśmy głównie na weekendy i dni wolne. No już w końcu zadecydowaliśmy, że zostajemy tutaj już na stałe. A co Was urzekło w tym miejscu? Podoba nam się przestrzeń, którą tutaj mamy. Mamy sporo ziemi, mamy łąki, dostęp do lasu, rzekę, także jest gdzie pójść na spacer, jest gdzie odetchnąć. Skąd pomysł na produkcję serów? Zaczęło się od tego, że po prostu sami lubimy jeść. Szukaliśmy fajnych, smacznych produktów. Tak poznaliśmy różne serowarnie rzemieślnicze. No i patrząc na to, co robią inni, zapragnęłam też sama spróbować robić ser. Najpierw w domu, w garnku, w takich warunkach zupełnie kuchennych. No a z czasem to jakoś zaczęło się rozwijać. Zaczęły mi wychodzić pierwsze sery, częstowałam najpierw rodzinę, później gości przyjeżdżających. No aż w końcu pojawiła się myśl, no to może własna serowarnia. No i tak poszło. I w tej chwili jest rzeczywiście serowarnia, która oferuje sery nie tylko dla gości przyjeżdżających tutaj, ale i ludzi z zewnątrz. Ty diametralnie zmieniłaś swoje życie, bo byłaś urzędniczką. Jak ci się teraz żyje z innym zawodem? Żyje mi się dobrze. Chwalę sobie tą zmianę, chociaż patrzę też na to jak na jakąś drogę i nie odcinam się od tego, co kiedyś było. Nie traktuję tego jako czegoś, nie wiem, gorszego. Natomiast to miejsce, w którym teraz jestem, mi się podoba. No i cały czas chcę gdzieś tam się rozwijać, jakieś robić różne rzeczy, próbować nowych serów, próbować nowych wyzwań. Także kto wie, jak spotkamy się za 5 lat, o czym będziemy rozmawiały. Po rozmowie trafiamy do serowarni, gdzie mamy szansę podpatrzeć, jak powstają rzemieślnicze sery Agnieszki. Jak tam ziarno? Czy już jest gotowe? No popatrzmy na nie. Ładnie już się zlepia. A jak weźmiemy, też ładnie odchodzi. Także myślę, że to już jest ten czas, kiedy będziemy mogły je przekładać do form. Jakie sery powstaną? Tutaj będzie ser gospodarza, taki nasz półtwardy ser. Zrobimy jeden z kozieradką, drugi bez dodatków. Skoro nasze ziarno jest gotowe, to możemy tutaj kocioł już wyłączyć. O! I zacząć napełniać formy. Nabieramy śmiało i serwatkę, i ziarno. I hop. Ja do swojego dodam też troszkę kozieradki. Ile tego ziarna trzeba, żeby powstał jeden serek? Tak, to prawda, sporo. Będziemy też widzieć, jak będzie opadało, jak nasze ziarna idą w dół. Dlatego trzeba nałożyć z górką, bo wbrew pozorom dużo jeszcze jego opadnie. O, rzeczywiście. Można sobie biceps tutaj wyrobić, rzeczywiście. Tak, niezła siła, nie jest. Podobny ser robię z mleka koziego również. Żebym nie przeholowała tym ziarnem. Jeszcze trochę? Tak, można troszkę teraz poczekać, wziąć następną formę. Tutaj niech sobie odcieka, a my dołożymy za chwilkę. Biorę drugą formę. Czy kiedyś myślałaś o tym, że możesz zostać serowarką? Nie. Kiedyś zupełnie miałam inne wyobrażenia o swoim życiu, ale cieszę się, że jestem tu, gdzie teraz jestem. A skąd bierzecie surowiec?
Mamy swoje mleko, współpracujemy też z lokalnymi rolnikami, także mamy nieopodal na szczęście dobre, fajne mleko pod sery. Już skończyłyśmy, tutaj to teraz sobie może ociekać i za jakiś czas możemy spróbować je obrócić. W serowarni nie ma chwili na odpoczynek. Nasze sery odciekają, możemy zająć się małymi kalabonkami, które trzeba obtoczyć w przyprawach. To też z mleka krowiego? Tak, to też są krowie serki, kwasowo-podpuszczkowe, ja nazywam je kalabonki. Ta nazwa nawiązuje do takiej lokalnej nazwy tego terenu, na którym jesteśmy. Tutaj mamy tak, wersję naturalną. A ja obtaczam je też w dwóch wersjach, w liściu kolendry albo w pomidorze suszonym z czosnkiem i z bazylią. Brzmi apetycznie. Najpierw brzegi. Najpierw brzegi, a potem troszkę posypuję z jednej. Najpierw brzeżek. Tak, i jedna i druga strona. Sama wymyślasz smaki serów? Większość wymyślam sama, część podpowiada mi też mój mąż, jak na przykład te kalabonki z kolendrą, które były jego pomysłem. Słucham też, co smakuje ludziom, którzy do mnie przychodzą, pytam, które sery są ich ulubione, jaki ser chcieliby zjeść i eksperymentuję. Jak przygotowywałaś się do bycia serowarką? Jak przygotowałam się do bycia serowarką? No, dużo się uczyłam. Uczestniczyłam w szkoleniach, jeździłam po różnych serowarniach, patrzyłam, jak robią to inni serowarzy. Dużo też czytałam i cały czas czytam o serach, o tym, jak się robi sery i jak się robiło sery kiedyś, bo dużo można znaleźć fajnych informacji w starych recepturach. Także bycie serowarem to jest nauka cały czas. Trzeba przerobić ileś litrów mleka, ileś łez wylać nad tym, co nie wyszło. I to wszystko nas czegoś cały czas uczy. Teraz czas zwieńczyć dzieło. Trochę pracy i serca i gotowe. Nasz ser już odciekł, możemy go obrócić w formie. Mamy formę. No właśnie. Uwaga. Jaki piękny. I drugą stroną do środka. A on się nie rozpęknie? Nie, nie. Oj. I chodź. Ale emocje. Hop. Teraz zrobię to już pewniejszą ręką. O, super. I tak obracamy go co parę godzin, zanim będzie mógł powędrować do solanki. Niektóre sery potrzebują czasu, by dojrzeć. Można powiedzieć, że jesteśmy w sypialni serowarni, bo to właśnie tutaj leżakują sery. Jest to specyficzny zapach. Już wyobrażam sobie, jak te sery smakują od razu. Tak, jesteśmy w dojrzewalni. Tutaj leżakują sery dojrzewające. U mnie sery leżą minimum 6 tygodni, zanim zostaną rozkrojone. Także leżą, ale też wymagają cały czas pracy i czujności, bo codziennie są obracane, są nacierane, są przeglądane, także cały czas są pod kroskliwą naszą opieką. Świetne jest życie takiego sera. Może mi pomożesz, poobracamy sery po kolei. Zacznijmy od tamtej strony, ja przełożę tu. Czuję ogromną presję i odpowiedzialność. Do góry nogami. Od cyrku. Teraz pozostaje czekać na kolejne rarytasy przygotowywane przez Agnieszkę. Tajemnicą jest, że dla smakoszy tworzy teraz sery pleśniowe, ale na razie cisza w tej kwestii. Nie wiecie tego od nas.